Dostałem przydział tak jak każdy, maksymalnie 10 minut, maksymalnie 10 slajdów, więc jakby były jakieś pytania potem, czy warsztat, to bardzo chętnie zachęcam do tego, żeby rozmawiać dalej. Jestem tu dla Państwa, specjalnie przyjechałem, więc z dosyć daleka. Nazywam się Julia Schneider, jestem prezesem Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów. W miarę sobie radzę z językiem polskim, ale podzielam się tutaj jednak notatkami, żeby Państwu 10 minut jak najwięcej informacji przekazać. Mógłbym Państwu zrobić taką klasyczną prezentację, na czym polega strategia rowerowa. Usłyszeliby Państwo, że mamy pandemię, chorób związanych z brakiem aktywności fizycznej, znów coś przerywa, że rower jest dobry dla zdrowia, dla lokalnego handlu, czy dla miejsc pracy, przy czym do 7 km jest najszybszy, licząc od drzwi do drzwi i co ważne, przewidywalny, czyli niekoniecznie szybszy, ale jeżeli liczymy najgorszy scenariusz, to jednak szybszy, odpowiadając na przykład do samochodu. No i przede wszystkim, że mamy kryzys, a rower jest tańszy. Tańszy dla wszystkich, dla użytkowników, ale też dla miasta i całego społeczeństwa. W przejściu na identyczną przepustowość, przy takiej super holenderskiej rowerostradzie wychodzi 50 razy taniej od autostrady miejskiej lub metra w przeliczeniu na identyczną przepustowość. Oczywiście na samochody pieniądze zawsze się znajdą, kto bogatemu zabroni inwestować w samochód. Ale pamiętajmy, jak to było przedstawione, że rower zajmuje nieporównywalnie mniej przestrzeni. A miasta, Wrocław też, nie są z gumy. Na przestrzeń się nie można zadłużyć w banku, tak jak prawda na budowę. No chyba, że liczyć jako zadłużenie przestrzeni, rozpływanie się miasta, to osobny temat, który pozostaje innym prelegentom, ale z tym jest olbrzymi problem. Rower jest też potencjalnie, wbrew pozorom, najmniej wykluczającym środkiem transportu, dostępnym dla osób w wieku od 8 do 88 lat, niezależnie od dochodów, jest prosty, nie wymaga żadnych uprawnień ani ubezpieczenia. Pamiętajmy, że rower nie konkuruje z komunikacją zbiorową, tylko ją uzupełnia, zwiększa jej zasięg i konkurencyjność. No i spytacie, no to więc na czym polega taka polityka rowerowa, taka dzięki której będziemy zdrowsi, bogatsi, a w mieście wreszcie nie będzie korupcji. Więc taka idealna polityka rowerowa ma kilka rozdziałów. Mamy rozdział planowanie, tutaj mają Państwo z miasta Houghton obrazek. No i tutaj to nie jest, proszę Państwa, schemat metra czy autobusów, to jest schemat, jak w 30-tysięcznym mieście wyglądają główne trasy rowerowe o takich parametrach, że żadna we Wrocławiu takiej nie ma. Pan Wojnacki szkolił się w Utrechcie, to jest tutaj, tak bardzo blisko. Myślę, że będzie u Państwa taką robił. No więc potrzebny jest szkielet głównych tras oraz odpowiednia hierarchizacja ulic na główne, zbiorcze i pozostałe. Tutaj jest przykład ze Steru, to jest studium tras i tak dalej w Gdańsku, więc oni tutaj podzielili na główne i też zaznaczyli, skąd do każdej głównej trasy spływają te trasy. Podobnie jest już we Wrocławiu, to wystarczy to w sumie realizować. Oczywiście jest też rozdział techniczny, czyli jak mają wyglądać te wszystkie drogi, to są technikalia, więc w to nie będę tutaj wchodził. Są dobre standardy i powinny być po prostu realizowane. Bardzo ważna jest ciągłość głównych tras oraz możliwość dotarcia do każdego generatora ruchu przy jak najniższych wskaźnikach wydłużenia opóźnienia. To, co mówiliśmy o pieszych, jest to samo z rowerzystami, po prostu ten wskaźnik musi być jak najniższy. Oczywiście pamiętajmy, że rower jest komplementarny z transportem zbiorowym, a nie konkurencją. Tutaj mają Państwo, to też z Gdańska, jest SKM-ka, no i tu jest, jaki jest zasięg pieszy każdego z przystanków, a jaki rowerowy. Widzimy, że całą aglomerację gdańską można pokryć, więc myśląc o kolei aglomeracji Wrocławia, też trzeba wziąć pod uwagę to, że będziemy mogli pokryć praktycznie całe miasto, jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjał rowerowy. Oczywiście ani sam rower, ani sama komunikacja zbiorowa nie zastąpi w 100% sytuacji samochodu, jedynie połączenie tych dwóch może dać taki efekt. Rower jest takim spoiwem, uzupełnieniem transportu zbiorowego i pieszego. Jest też oczywiście w takiej idealnej polityce rozdział usługi, bo rowerzyści nie wystarczą im po prostu infrastruktura, po której jeździć. Potrzebna im pewna ilość usług, między innymi gdzie parkować rowery. Wiem, że we Wrocławiu mają Państwo pilotażowo dobre garaże rowerowe, tylko mają bardzo mało. No każdy mieszkaniec powinien po prostu móc bezpiecznie trzymać swój rower w zamykanym na przykład na kartę miejską garażu. Nie, żebym nie zalecał dalszej rozbudowy wrocławskiego roweru miejskiego, ale jest to po prostu kosztowniejsze przy podobnym efekcie we Francji. O, jeden slajd mi tu gdzieś uciekł. Miałem takie zdjęcie, jak we Francji tonie taki system, no ten slajd się pojawi dalej. W każdym razie we Francji to działa głównie w głównych metropoliach takich jak Paryż, po prostu ludzie nie mają w mieszkaniach, gdzie trzymać rower.
Wszystko to mógłbym wam powiedzieć na takim klasycznym wykładzie, chociaż 10 minut i tak by się to nie zmieściło. A teraz, proszę państwa, my tu mówimy o strategii na rok 2030, a nie o planie inwestycyjnym na lata 2016-2020. 2030 to jest za 30 lat. Czy ktoś z was w 2000 roku uwierzył? Czy ktoś z nas uwierzyłby 15 lat temu, w 2000 roku, że na świecie będzie funkcjonować 1000 systemów rowerów miejskich, a każdy z nas będzie miał smartfon z dotykowym ekranem i szybkim internetem, że prawie cały świat będzie można obejrzeć na Street View? Niektóre rzeczy oczywiście staramy się przewidzieć, no nie wystarczy powiedzieć, nie wiemy co będzie i koniec, ale w 2000 roku już mieliśmy znacząco więcej samochodów, ja miałem cenę dwa razy więcej, ale wiem, że są jest z tymi danymi, nie jest to pewne, samochodów niż po upadku komuny, teraz mamy kolejne 30-40% więcej, plus te wszystkie, które zjeżdżają z zewnątrz. Nie możemy zakładać, że będzie wzrost wykładniczy w dalszym ciągu i po prostu, że wszędzie będą samochody dwupoziomowe w Powstaniu Śląskim i tak dalej. Więc musimy zdać sobie sprawę, że jest to niemożliwe. Zacytuję wam więc pewnego francuskiego polityka, który mi kiedyś powiedział, wiesz co, samochód jest problemem nie do rozwiązania, a rower jest rozwiązaniem wielu problemów. Ten problem samochodowy Europa Zachodnia zrozumiała już w latach 50. XX wieku, kiedy 15 lat po II wojnie światowej już właśnie dochodziło do tego, co teraz we Wrocławiu. Rowerowe rozwiązanie trochę różnie. Holandia już w latach 70., Francja dużo później, w połowie lat 90. Oczywiście nie chodzi tu o walkę z kierowcami, ale z racjonalizacją użytkowania samochodu. Weźmy kilka przykładów. Paryż obniżył właśnie niedawno na swojej obwodnicy prędkość z 80 do 70 km na godzinę i okazało się, że ta pozornie niewielka różnica kosmetyczna, korki spadły na obwodnicy o 30%, przy czym średnia prędkość w godzinach szczytu wzrosła z 32 do 38 km na godzinę. A z kolei takie miasto jak Grenoble, troszeczkę mniejsze od Wrocławia, zapowiedziało miesiąc temu, że 1 stycznia 2016 będzie jedną wielką strefą tempo 30 i tylko te ulice tutaj na niebiesko lub czerwono będą miały wyższą prędkość niż 30. To jest wszystko po prostu zmiana paradygmatu w Europie Zachodniej, której naturalnie potem towarzyszy eksplozja ruchu rowerowego. Więc tutaj strategią rowerową trzeba po prostu inaczej podejść do samochodu. Jednym z wiecznych pytań jest pozorny wybór ewolucja czy rewolucja. Po prostu zależy od tematu. Weźmy przykład pieszych. Ustawa o pierwszeństwie pieszych, która została odrzucona w Sejmie. Od razu się pojawiły komentarze, nie, trzeba to jednak prawo wprowadzić, ale nie tak od razu. No dobrze, ale tam kiedy? No kiedyś nie można wprowadzić tak, że na 60. przejściu będzie, nie wiem, migało, piesi będą mieć pierwszeństwo. Niektóre zmiany trzeba wprowadzić w sposób taki rewolucyjny, że tak powiem. Spytacie, czemu na seminarium o rozwoju Wrocławia wspominał o treściach legislacji krajowej, w dodatku dotyczących pieszych, a nie rowerzystów? Bo my wszyscy w Polsce jesteśmy moim zdaniem ofiarami czegoś zbliżonego do syndromu sztokholmskiego, czyli względem ruchu samochodowego. Podkreślam, nie względem kierowców, tylko ruchu samochodowego, a dokładniej przepustowości samochodowej. Jakby ten wskaźnik miał jako jedyne znaczenie i był gwarantem jakiegoś sukcesu. I problem jest w tym, że wiele tematów związanych z transportem jest nieintuicyjnych. No, weźmy, że posłowie głosowali tak, jak głosowali dwa tygodnie przed wyborami, mimo że 82% Polaków było za tym projektem. No to mniejsze. Ale każdy projekt, czy on będzie rowerowy, czy on będzie pieszy, czy on będzie z transportem zbiorowym, budzi obawy, że jak dokonamy takiego działania, to, doprowadzimy do zakorkowania miasta i do bankructwa właśnie tych sklepikarzy, o których Cezary wspominał. A jest wręcz przeciwnie. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład kiedy w Bristolu przeprowadzono badania naukowe, to okazało się, że handlowcy bardzo źle oceniali model split klientów. Oceniali, że autami przyjeżdża 41% średnio, a tak naprawdę przyjeżdżało tylko 22%. I podobnie jest wszędzie. My po prostu wszyscy przeceniamy rolę samochodu. Najważniejsze pytanie na dziś, jakie stoją przed nami wyzwania? Więc do 2030 ten szkielet infrastruktury rowerowej, który państwo planują, na pewno powstanie. Część na pewno będzie już pewnie po drugim generalnym remoncie. Głównym wyzwaniem jest, byśmy przestali stać. Według moich obserwacji, w Europie cały czas stoi. Czy się z pieszym, czy się z rowerzystą, czy się z pasażerem komunikacji zbiorowej, czy kierowcą, olbrzymią część czasu się stoi. I tu jest największe wyzwanie i pole do poprawy. Proszę mi uwierzyć, że na Zachodzie udało się upłynnić ruch właśnie poprzez spowolnienie, tak jak tłumaczyłem o tej obwodnicy. Proszę obejrzeć sobie filmiki z Holandii, Paryża, gdzie samochody jeżdżą w taki sposób, że pieści czy rowerzyści sygnalizację świetną traktują bardziej jako umowną wskazówkę, czy uważać bardziej, czy mniej, a nie, czy wolno mi przejść, czy nie. I państwo zrozumieją, że ruch się da upłynąć. Kiedy po prostu damy we Wrocławiu pierwszeństwo wszystkim poza całemu ruchowi niesamochodowemu. Oni dostaną tyle miejsca, ile zostanie. No i korki tak czy tak będą, ilekolwiek byśmy wydali. Wiem, wiemy, że drugie wyzwanie, i na tym będę kończył, ma charakter mentalny. Samochód jest indywidualny, jest cudownym wynalazkiem,
którym możemy przywieźć tylko siebie, całą rodzinę, możemy mieć pusty bagażnik albo wieźć lodówkę, jechać po chleb 500 metrów albo 2000 km na drugi koniec Europy. Ale cud może łatwo prysnąć. Cudownie jest, póki z niego korzysta mało osób. Więcej osób korzystających z samochodów to korki, chodniki, po których nie mogą chodzić piesi, kolejne kosztowne inwestycje w drogi, w remonty, w parkingi wielopoziomowe. Ale spójrzmy szerzej. Rosnąca klasa średnia w całym świecie, w tym w Indiach, w Chinach, niebawem w Afryce, przy coraz trudniej dostępnych zasobach ropy, może składać takie ceny paliw, że nie wiem, czy w 2030 czy 40, ale będzie taki moment, że rzeczywiście mniejszość znów będzie jeździć samochodami i nie będzie korków. Jeżeli nie podejmiemy działań zaradczych, nadal będziemy wszystko opierać na samochodzie indywidualnym, resztę tylko traktować jako jakąś tam dziwną alternatywę, to niewykluczony jest bardzo pesymistyczny scenariusz. Stąd ważne, by tu i teraz wziąć takie megatrendy pod uwagę. Budowa alternatywy od indywidualnego samochodu musi się zacząć od akceptacji, że era samochodów kiedyś się skończy. I wtedy miasta, które zainwestowały w komunikację zbiorową, w rowery, albo poprawiły sytuację pieszych, będą wygrane w porównaniu do tych, które do ostatniej chwili wierzyły, że obywatel Polski to taki niereformowalny homo automobilus post-sovieticus, który już nigdy nie zmieni mentalności. I naprawdę uwierzmy w to, że jak zrobimy daleko idące zmiany, to nie zjedzą nas kierowcy, tylko się coś zmieni. Dziękuję.